Bardziej znanych piłkarzy Irlandii Północnej. Teraz szansa dla naszego zespołu. Kryszałowicz i proszę Państwa, 1-0. Tak gra najlepszy napastnik drugiej Bundesligi, Paweł Kryszałowicz. Nie miał zbyt wiele swobody, był atakowany przez obrońcę irlandzkiego. Zdoła jednak strzelić celnie, piłka otarła się o słupek i wpadła do bramy. Znakomity początek polskiej drużyny. Jeszcze raz ta sytuacja. Zagranie tutaj do Kryszałowicza. Kryszałowicz mimo obrony irlandzkiej, mimo obecności zawodników, był obok niego doświadczony Hughes. Zdoła jednak pokonać bramkarza Taylora. Na Cyprze. Tu przecież ogląda się Ligę Grecką i Kałużny świetnie wychodzi i proszę Państwa 2-0. Ależ przepiękna akcja biało-czerwonych. Radosław Kałużny w swoim charakterystycznym stylu podążył na pole karne. Oto ten, który zdobył drugą bramkę dla biało-czerwonych. To już 11 gol tego piłkarza w występach w drużynie narodowej. Strzelał także bramki w meczach eliminacji. To ta sytuacja. Taylor wysunięty daleko przed linię bramkową. Został zaskoczony tym uderzeniem. Troszeczkę był zasłonięty, obok Kałużnego był obrońca. Kate Gillespie, wykonawcą rzutu rożnego. No i proszę Państwa. Błąd, błąd i bramka. Źle obliczył wybieg Majdan. Radość kibiców Irlandii Północnej. Prowadzimy już tylko 2-1. Właściwie pierwsza akcja ofensywna groźniejsza pod naszą bramką i gol. Zablokowany Majdan spóźnił się z tym wyjściem. I kapitan drużyny Steven Lomas. Jest także Jacek Krzynówek. I szansa dla polskiego zespołu. Dobre uderzenie Żewakowa. Jeszcze dobitka. I proszę Państwa 3-1. Drugi gol Pawła Kryszałowicza. Dotychczas drużyny narodowej zdobył Paweł Kryszałowicz 3 bramki. Dzisiaj strzelił 2, a więc wydatnie poprawił swój dorobek bramkowy. Jeszcze raz ta sytuacja. Uderzenie Żewakowa. Taylor odbija piłkę. Jest sprawny, szybki, zdecydowany Kryszałowicz, który z ostrego kąta zdobywa 3. gola. Na finały piłkarskich mistrzostw świata 8 pomocników i 7 obrońców i 3 bramkarzy. Szansa na bramkę jest, proszę Państwa. Jeszcze jeden gol. 4-1. Szczęśliwy Jerzy Engel. Jeszcze raz akcja lewą stroną boiska. W ciągu dosłownie 2 minut zdobyliśmy 2 bramki. Popatrzmy jeszcze raz. Kryszałowicz odgrywa piłkę do tyłu, do Żewłakowa i Żewłakow zdobywa 4. bramkę. Dotychczas w 13 meczach reprezentacji strzelił 3 gole, teraz jest to jego 4.